jeszcze małym chłopcem był. To sny promienne o najświętszej Panie śnił. Przybliżaj Boga do chłopięcy młodych serc. Taki mu wskazała cel. O Janek, o Janek, o Janek, Janek Bosko. O Janek, o Janek, o Janek, Janek Bosko. Piętnaste halowe finały rozpoczęliśmy od meczu w kategorii ministranta. Żyki, Strumień i Stebna, Jaworze w grupie A oraz Pietrzykowice, Jawiszowice, Cięcina, Szczyrk w grupie B, zachowując odpowiednią kolejność w tabeli. Po eliminacjach wszyscy przeczuwali, że zdecydowanym faworytem jest zespół z Istebnej z niesamowitym Krystianem Hanzlem. Ale widać, trema zjadła zespół z Trójwsi, co podkreślał sam opiekun tego zespołu, ksiądz Wojciech. Jest z nami opiekun, trener, ksiądz Wojciech z Istebnej. Szczęść Boże. Szczęść Boże. No, objawienie na eliminacjach, 13 bramek strzelonych, wielkie inspiracje, wielki głód. Co nie zagrało? No, z wielką nadzieją przyjeżdżaliśmy na ten turniej. Apetyty były dość duże, no ale musieliśmy uznać wyższość innych zawodników, innych drużyn. No ma się tego najlepszego szczelca, no ale nie wygrywa się meczu jednym zawodnikiem. To muszą być wszyscy muszą być zgrani. Myślę, że z jednej strony był trochę stres i taka presja, że no wjeżdżamy tu na turniej z wielką nadzieją. Ten stres może nas trochę zgubił na początku. A jak zawodnicy przyjeżdżali tutaj tak, z taką myślą, że poszło nam świetnie w eliminacjach, teraz tu wszystkich łykniemy, czy po prostu tak była ta mała pokora? Jak to wyglądało? Na pewno radość była zaraz po eliminacjach, że jesteśmy na zawodach, ale z drugiej strony no, wiedzieliśmy, że nie możemy wyjść jako faworyci, bo to już nas nauczyły eliminacje. Że był tam mecz, który wygrywaliśmy do połowy, a przegraliśmy go jednak, więc jadąc tutaj na finały wiedzieliśmy, że musimy z pokorą wyjść na boisko i uszanować każdego zawodnika. Ja powiem tak, świetny zespół pod takim względem, że dużo wymiany podań, może ta mała tiki-taka, że wymienność podań była, że dobrze grali. To zastanawiam się, chyba brakło tego wykończenia. Wykończenia może z jednej strony brakło, z drugiej strony no też duża hala była. My jesteśmy jednak przyzwyczajeni grać troszkę na mniejszej hali i graliśmy może bardziej blisko siebie. Warto byłoby może na przyszłość poszukać gdzieś większej hali na treningi, żeby chłopaki się rozgrali na szerokość dużego boiska. A takie rozegranie drużyny, trenowaliście dużo? Treningi mieliśmy z reguły w soboty. To jest czas wolny, kiedy możemy wejść na halę do siebie, do szkoły. To były takie nasze zgranie się, a oprócz tego zawsze mamy kilku zawodników, którzy są i ministrantami, i grają w klubie, więc oni też dodatkowo mieli swoje treningi. Dużo jest ministrantów w Istebnej? No, ministrantów mamy około 45. Trudno było wybrać zespół? Trudno, bardzo trudno, bo każdy chciał zagrać, każdy chciał jechać na zawody, no ale musieliśmy jakoś wybrać, każdemu dać szansę, w szczególności tym, którzy no, w przyszłym roku nie będą mogli zagrać, no bo przejdą do kategorii wyższej. No to jakie aspiracje na kolejny turniej? Na kolejny turniej aspiracje są zawsze wielkie, z wielką nadzieją podchodzę do nich, a przede wszystkim no chłopaki są dla mnie nadzieją. Mhm. Co będę mógł, to zrobię dla nich wszystko, żeby oni mogli się rozwijać. I myślę, mimo przegranej dali nam wiele radości, bo dziecko zawsze daje radość i rodzicom, i swoim podopiecznym. No doping był, gra była ładna, bardzo ładna gra była. Zastanawiam się, jakie słowa, nie wiem, czy pocieszenia, jak odbierają w ogóle zawodnicy to, że jako, że to było coś, jakieś katastrofalne wydarzenie, czy cieszyli się tym wydarzeniem? Jak odebrać to zawodnicy, mimo że przegrali i nie awansowali dalej? Z jednej strony radość, że jesteśmy na zawodach, że jesteśmy na finałach, no ale z drugiej strony gdzieś ta łezka wokół na pewno się zakręciła, no bo mieliśmy nadzieję,
że się uda coś więcej. No to ostatnie. Jakie słowa ma ksiądz do swoich podopiecznych ministrantów, szczególnie tych, którzy potem w przyszłym roku będą już w kategorii lektor młodszy? Przede wszystkim chciałbym im powiedzieć, że im dziękuję za to, że są, a po drugie, że są dla mnie nadzieją, nie tylko piłkarską, ale przede wszystkim nadzieją Kościoła i swoich rodziców. Tego się trzymamy. Piękne słowa księdza opiekuna, który podkreśla, że chłopcy dali jemu i rodzicom wiele radości. I tak właśnie jest. Każdy zespół daje wiele radości nam na turnieju. Na pewno i Stebna dała wiele radości, chociaż łez było też bardzo dużo. Bo apetyty były rozbudzone po eliminacjach, ale teraz pewnie jest więcej pokory. Strumień z pokorą wchodził na te finały, ale rósł w siłę z każdym meczem, chociaż rozpoczął od porażki z Rzekami. To następne dwa zwycięstwa nad Istebną, którą już pokonali w eliminacjach i teraz na finałach skromnie 1-0. I takim samym wynikiem zakończył się mecz z Jaworzem. Jak podkreślał ksiądz Maciej, opiekun Strumienia, oni debiutują dopiero w Bosco Cup, ale najważniejsza jest ta radość, którą sobie sami dają. Szczęść Boże, jest Szczęść Boże. Ksiądz Maciej ze Strumienia razem ze swoją drużyną. Księże Macieju, proszę powiedzieć, jak ksiądz w ogóle ocenia cały turniej? Cały turniej oceniam na bardzo wysokim poziomie, ze względu równo jak na i organizacyjnym, jak i piłkarskim. Jako zespoły jest bardzo dobry poziom zespołów, zawodników poszczególnych, a pod względem organizacyjnym no idealnie, chyba nie mogłoby być lepiej, więc tutaj wielkie gratulacje dla organizatorów tego turnieju. Pytanie, jak ksiądz ocenia swoją drużynę na tym turnieju? Moją drużynę oceniam bardzo, bardzo dobrze, ponieważ jest to zespół debiutujący w tych rozgrywkach. Bardzo się cieszyłem, jak przeszli do finałów, no a teraz przede wszystkim musimy nabrać trochę pokory w graniu, ale zawodnicy są na bardzo wysokim poziomie, no też grają tam w szkółkach, chodzą na treningi, więc poziom jest bardzo dobry, ale najważniejsza jest drużyna, ta wspólnota, którą tworzymy. No i ta radość, którą dajemy sobie nawzajem, pomimo tych emocji, które nieraz po prostu są. A propos emocji, wzięliście ze sobą też, widzę, duży fan klub, dużo kibiców, którzy bardzo głośno i dosadnie też komentują działanie na boisku. Tak, są to rodzice, są to parafianie ze Strumienia, przyjechaliśmy dużą ekipą. Bardzo się z tego cieszę, że są tacy ludzie zaangażowani w parafii, którzy też pomagają w tej trudnej formacji i wychowaniu dzieci. To może jeszcze ostatnie pytanie, żeby już nie przedłużać, żeby ksiądz też mógł obserwować, że jesteśmy w połowie turnieju. Dużo było kontrowersji w ostatnim meczu z Istebną, dużo fauli, może przypadków i tak dalej. Jak ksiądz to w ogóle ocenia? Czy rozładowały się emocje, czy bardziej te emocje poszły za bardzo daleko? Nie, myślę, że mecz był na wysokim poziomie. Emocje na pewno zawsze są, ale ja zawsze uważam, że to, co na boisku, zostaje po prostu na boisku. Też kazałem chłopakom zaraz po meczu przyjść, poprzybijać sobie piątki. Zarówno po przegranej, jak i po wygranej trzeba mieć to, co ksiądz Marcin mówił, że trzeba nauczyć się i wygrywać z szacunkiem, ale też przegrywać z taką właśnie pokorą. Strumień jest na dobrej drodze, żeby jeszcze wyjść z grupy. Jedna wygrana. Jedna przegrana. Czyli co? Następny mecz wygrana i... Już idą z transparentem jeszcze idą. Transparentem? Tak, właśnie, parafianie. Oby tak było. Oby tak było, obyśmy wygrali. No i idziemy do przodu. Prawda, chłopaki? Nie, jakoś emocji teraz nie mają. Myślę, nie mają. Ostatni mecz. Jedzą. Dziękuję bardzo. Dzięki i wielkie. Powodzenia. Dzięki, dziękuję bardzo. Ta radość jest też udziałem kibiców, co podkreśla ksiądz Maciej. Co ważne, nie tylko ze Strumieniem, ale z wielu parafii przyjechała rzesza rodziców wspierających dzieci i młodzież. I to cieszy, bo zgadzamy się z księdzem, że fajnie jest czuć wsparcie ludzi przy wychowaniu młodego pokolenia. Rzyki wygrały tę grupę zdecydowanie z kompletem zwycięstw i z dobrą skutecznością. Średnio 2 bramki na mecz. Opiekun Rzyków, pan Bartłomiej, bardzo chciał wygrać z Istebną, co sam podkreślał ze względu na Krystiana. Jest z nami opiekun grup Rzyk, pan Bartłomiej, trener. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak pan ocenia swoją drużynę tutaj na turnieju? Jesteście już weteranami, bo Rzyki tu praktycznie cały czas występują. No Rzyki, jeśli chodzi o ministrantów, debiutujemy. Jeśli chodzi o lektorów młodszych,
no można powiedzieć, jesteśmy weteranami, często bierzemy udział w tych rozgrywkach. Natomiast jak mówię, kwestia ministrantów, doczekaliśmy się takiego w cudzysłowie pokolenia, że możemy przyjechać, zakwalifikować się, oby również zakwalifikować się do jutrzejszych finałów. Czas pokaże. Życzymy Wam tego. No, Żyki pierwszy mecz wygrały ze Strumieniem 1-0. Jak Pan ocenia ten mecz? No mecz walki, ciasno na boisku. Udało się rzutem na taśmę strzelić bramkę z rzutu wolnego praktycznie w ostatniej sekundzie. Wydaje mi się, że mieliśmy przewagę, natomiast doceniam klasę przeciwnika, bardzo waleczna drużyna, więc mam nadzieję, że również i oni powalczą w następnych meczach. No, mam nadzieję, że Strumień też coś pokaże, ale Wy pokażecie jeszcze więcej. I pytanie, co z następnym meczem? Kogo z tych najbliższych dwóch meczów się najbardziej obawiacie? No Jaworze, Istebna nam została. W Istebnej jest chłopak, który w eliminacjach strzelił 13 bramek. Trzeba na niego zwrócić uwagę. Jaworze też przeciwnik niełatwy. Myślę, że na oba mecze trzeba zwrócić szczególną uwagę. Natomiast komfort jest taki, że mam nadzieję, że wręcz jestem pewny, że wystarczy wygrać jeden z tych meczy i to nam da możliwość zagrania w jutrzejszych finałach. To z kim wygrana najpewniejsza? Oczywiście z szacunkiem do każdego z przeciwników. Ja chciałbym wygrać z Istebną. W sumie nie wiem dlaczego, może dlatego, że tam jest chłopak właśnie, który tyle bramek strzelał. No chcielibyśmy go tutaj w tych grupowych dzisiejszych rozgrywkach powstrzymać. Ostatnie pytanie. Pierwszy raz mamy taką konwencję turnieju, że praktycznie od 8 rano do późna. Jak zawodnicy, jak opiekunowie to przyjmują? Zawodnicy, ministranci rozegrają swoje, pojadą do domu, przyjadą lektorzy młodsi, zagrają swoje, o 17 będziemy kończyć. Ja jestem od rana do późnego popołudnia, opiekuję się obiema grupami wraz z księdzem Marcinem Samkiem, który tutaj dojedzie również. Kawa jest, drożdżówki są, damy radę. Da Pan radę, tak? Pewnie. Nie przeszkadza to, tak? Absolutnie. Może tak być, tyle meczy. Może być. Super, bardzo dziękuję i życzę powodzenia Żykom. Chciał wygrać jeden mecz, a zwyciężył we wszystkich, jakie rozegrali w grupie. I z kompletem punktów zameldował się w półfinale. Jak sam pan Bartłomiej podkreślał, że dają radę wytrzymać ten trud ilości spotkań, więc i my się cieszymy, że takie zespoły pojawiają się na Bosco Cup. Jaworze liczyło na obronę tytułu, bo po remisie z Istebną i przegranej z Żykami mieli jeszcze mecz ostatniej szansy ze Strumieniem. Opiekun Jaworzan, pan Rafał, liczył na awans, jak sam podkreślał. Witamy wśród nas trenera Jaworza, pana Rafała. Dzień dobry. Witam. Panie Rafale, tutaj jesteście zwycięzcami poprzedniego turnieju. Jak teraz pan się zaopatruje ze swoją drużyną na ten turniej? Będzie powtórka? No nie wiadomo, teraz będziemy za chwilę ostatni mecz grali. Remis i przegrana, ale jeszcze mamy szansę wyjść z grupy. Zastanawiam się fenomen Messiego, macie tam swojego Messiego. Skąd to się w ogóle zaczęło, jak to się wzięło? No, pojechał na eliminację w zeszłym roku do Pogórza, no i taką ksywę tutaj dostał od organizatorów, że mały Messi. Tak? I to się przyjęło, się rozumiem. I się przyjęło. Jak ocenia pan grę swojego zespołu? No, na obecną chwilę bardzo dobry mecz zagrali. Pierwszy walczyli, ale w drugim meczu jakoś wystraszeni wyszli. Ale mam nadzieję, że ostatni mecz zagrają na swoim poziomie i wygrają i wyjdziemy z grupy. No, Żyki są trudnym przeciwnikiem, bo widziałem właśnie, że oni tam mają dobry turniej, więc może to z tego wynika, że wy dobrze gracie, ale trafiliście na trochę silniejszego przeciwnika. Myślę, że tak, ale byli do ogrania, ale mają bardzo twardą obronę, wysokich chłopaków i trudni są do przejścia, jakby, żeby strzelić im bramkę. Choć mieliście dużo sytuacji z meczu z Żykami, mogło tam dojść do wyrównania, nawet chyba do prowadzenia. No mogło dojść, ale chłopaki no, nie strzeli bramki, teraz są podłamani i próbujemy ich tam wzmocnić i myślę, że będzie dobrze. Jest szansa, czyli teraz zwycięstwo i awans z drugiego miejsca. Myślę, że tak. No dobrze, no to tego życzymy i mamy nadzieję, że forma w ogóle teraz turnieju, to jest ostatnie moje pytanie. No tak, pan jest od rana, bo jeszcze Jaworze gra. I lektorzy. Młodzież, tak? Lektorzy to daje pan tutaj po cały dzień, tak? Tak, tak. Daje tak. Pan radę? Na razie daję.
Oby i tu były sukcesy, i tu. I życzę dużo powodzenia. Jakby co, to relaniu mi załatwcie. Nie ma problemu. Dziękuję. Dziękuję. A jednak zawodnicy nie sprostali. Porażka ze Strumieniem zamknęła im drogę do awansu kosztem właśnie debiutantów ze Strumienia. W grupie B Jawiszowice szły jak burza. W pierwszych dwóch meczach 6 bramek i 1 stracona. Ale bądźmy szczerzy, prawdziwa przeprawa miała dopiero nadejść w konfrontacji z Pietrzykowicami, z którymi sobie nie poradzili, przegrywając sensacyjnie 1-0. Opiekun Jawiszowic miał pewne marzenie, o którym powiedział nam w wywiadzie. Jest ze mną trener Jawiszowic, Paweł. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Panie trenerze, w zeszłym roku aspiracje duże, drugie miejsce, a teraz? No teraz myślimy tylko o pierwszym miejscu, czyli o finale. Rok temu niestety przegraliśmy finale, w ostatniej akcji rzut karny niewykorzystany przez naszego zawodnika. No i w dogrywce przegraliśmy, ale podnosimy się. No ale teraz jak burza dzisiaj? 3-1? 3-0? No bardzo ofensywnie gramy, defensywę bardzo dobrą mamy, mocną. Nie dajemy strzelić bramką przeciwnikom i również my strzelamy dużo. Myślicie, że znowu będzie taki finał? Jawiszowice-Jaworze, czy...? Myślę, że finał będzie Jawiszowice-Żyki, bo Żyki naprawdę ładnie grają. A nie chcielibyście się zrewanżować? Jaworze? Chcielibyśmy, ale no, myślimy realnie. Okay. No macie już pewny awans, na pewno awansujecie, tego pytanie z pierwszego czy z drugiego miejsca? No z Pietrzykowicami teraz będziemy walczyć o pierwsze miejsce, więc zobaczymy. No to finał Jawiszowice-Żyki, jaki byłby wynik? 1-0 w dogrywce. Ostatnia minuta. Marzenie. Czyli takie odwrócenie historii. Ładnie też strzelacie z wolnego. Widziałem ostatnią bramkę z Cięciną. To była przepiękna bramka, okieneczko. Cudowna bramka zawodnika Franka Łukowicza, rocznik 2012. Bardzo duży talent, młody i ma duże aspiracje. Ćwiczyliście te rzuty wolne? Tak, on akurat ćwiczy. No, trzech zawodników ćwiczy akurat rzuty wolne. No i ostatnie pytanie, Szpilka. Ćwiczyliście te rzuty karne? Rzuty karne ostatnio nie ćwiczyliśmy i powinniśmy, bo może być jutro ciekawie. Dzięki, wielkie powodzenia. Ale już wiemy, że marzenie się nie spełniło, gdyż z Żykami będzie trzeba zagrać w półfinale. Do półfinału również awansowały Pietrzykowice, które minimalnym nakładem sił i stonowanym 1-0 wygrywali każde spotkanie, a bez straty gola meldują się w półfinale. Z grupy nie wyszła Cięcina i Szczyrk, gdzie w bezpośredniej rywalizacji górą byli zawodnicy z Cięciny. Ale jak podkreślał opiekun z Cięciny, miał poczucie realnych szans. Szczęść Boże, ze mną jest ksiądz Bogusław z Cięciny. Szczęść Boże, bardzo mi miło. Również. Słyszałem, że ksiądz jest osobiście przyjacielem księdza Marcina Pompera. Tak, znamy się z seminarium, razem graliśmy w piłkę. Aha. Więc tutaj łączy nas, myślę, że przyjaźń, więc można to tak określić. Na jakiej ksiądz pozycji grał? No jak moja wskazuje tusza, to bramkarzem byłem. Murowałem bramkę, oczywiście wtedy troszeczkę mniejszy byłem, więc bramka zawsze to była moja pozycja, od dziecka, na której w klubie grałem. A ksiądz Marcin na ataku? Tak, ksiądz Marcin w ataku zawsze grywał. Był kapitanem, potem ja przyjąłem po nim opaskę kapitańską drużyny seminaryjnej. A, czyli ksiądz Marcin jest rok starszy, tak? Wiekowo jesteśmy ten sam, rocznik urodzenia, natomiast święceniami rok starszy ode mnie. Ale może przejdźmy do drużyny, bo to też jesteśmy, ale dobrze też porozmawiać takie rzeczy. Cięcina, no niestety już odpada, chociaż jesteście pierwszy raz jako Beniaminek tutaj na turnieju. Jak ksiądz w ogóle ocenia cały turniej? No jestem pod wrażeniem akurat tej organizacji. Rzeczywiście jest to na poziomie turniej i myślę, że naprawdę piękna inicjatywa i daj Boże, żeby była kontynuowana. Natomiast no, co do naszych wyników, no, na pewno boli, w szczególności pierwszy mecz, kiedy niestety mieliśmy rzut karny, przestrzelony, sytuacja sam na sam, niewykorzystana. No tak to bywa, ale cieszę się, że jesteśmy i że gramy i to jest najważniejsze. Że dobrze się też bawicie, mam nadzieję. No,
Ja tak, chłopaki również. Oczywiście. Tak, to ważne. Widzę, że ksiądz jest bardzo zaangażowany podczas meczy, tam atakuje, krzyczy po swoich opiekunach, ale zauważyłem, że po meczu spokojnie motywuje, uspokaja. Motywuje, to tak? Jest różnica. Motywuje, tak? Bo po meczu uspokaja, wszystko jest dobrze i tak dalej, ale w trakcie meczu tak ksiądz jest innym człowiekiem. Jestem. Marcin zawsze się ze mnie śmieje, bo sobie tam potem dworuje ze mnie i mówi, że jestem jak Cholo Simeone z Atletico Madryt, trener. Ważne, żeby ksiądz nie robił tych obscenicznych scen jak Simeone. Aż tak to nie. To bardzo dobrze. Mam jeszcze ostatnie pytanie. W sumie może nie ostatnie, to jeszcze zanim będzie ostatnie pytanie, bo prosili mnie uczestnicy tutaj Bosco Cup, żeby zadał takie pytanie, ale zanim do niego przejdziemy. Rocznik, który teraz jest, będzie grał w przyszłym roku też w Ministranci, czy lektorzy? Jak tam rocznikowo to wygląda? To znaczy tak, no graliśmy oczywiście w jednej i w drugiej kategorii. No w barażach Ministranci dostali się do finału, starsi niestety po zaciętej walce musieli uznać wyższość innych zespołów, nie? No natomiast myślę, że przyszłość rysuje się obiecująco. Czyli wystawi ksiądz obydwie drużyny, obydwu kategorie. Jak najbardziej. No to teraz pytanie, jak coś, to nie jest moje pytanie aż od zespołu, czy ksiądz pije ashwagandę? Zdarza mi się na pewno przed turniejami. Już się domyślam, kto poprosi o zadanie tego pytania. Może ksiądz tą osobę znaleźć. A ja tymczasem dziękuję i do zobaczenia mam w przyszłym roku. Dziękuję. I powodzenia w meczu o honor. Zaś ksiądz Bogusław należy do trenerów, który żywo i energicznie motywuje swoich podopiecznych. Jak sam podkreśla, w tym wszystkim środek na uspokojenie też się przyda. Pary półfinałowe to Żyki Jagiszowice oraz Pietrzykowice Strumień. Żyki Jagiszowice to ciężkie spotkanie, mające wielki ciężar gatunkowy z powodu osoby księdza Michała Styły, który jest wikariuszem parafii Matki Bożej Bolesnej w Jagiszowicach Osiedlu, a pochodzi z Żyków. Zatem mentalnie ciężki mecz dla niego, a na boisku ostro. Miejscami dość męska, jak na tak młody wiek zawodników gra. Jagiszowice wysoko i zdecydowanie zwyciężając 3-0 wygrywają ten mecz. Chociaż z przebiegu całości to Żyki częściej były przy piłce, grały widowiskowo. Ale wygrywa ten, kto więcej bramek strzelił, a skuteczniejsi byli zawodnicy z osiedlowej parafii Jagiszowic. Pietrzykowice i Strumień również stworzyły fantastyczne widowisko, do którego rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka i szczęśliwy strzał, który dał Strumieniowi, a ten z każdym meczem bardziej się rozkręcał, awans do finału. Zaś Pietrzykowice, będące bardzo dobrym zespołem i od eliminacji po mecze grupowe, wskazywany był na jednego z kandydatów do wysokich lokat. Przegrywa i zagra w meczu o trzecie miejsce. Mecze grupowe i faza pucharowa były bardzo emocjonujące, a zarazem bardzo wyrównane, co można zobaczyć po wynikach. Zaś skrót meczu o trzecie miejsce i cały mecz finałowy w kategorii Ministrant będziemy mogli zobaczyć w kolejnym odcinku naszego programu Futbol w duchu Bosco. A w tym odcinku pracowali dla Państwa Iwona Uniewska, Marcin Mazurek i cała nasza redakcja Bosco Cup. Do usłyszenia w kolejnych naszych odcinkach.